Dwie kreski na teście ciążowym wywołały radość, euforię. Poczekaliśmy na to tak długo. Moja ciąża przebiegała prawidłowo, bez żadnych problemów. W 19 tygodniu dowiedzieliśmy się, że to będzie dziewczynka, a w 20 tygodniu ciąży zaczęłam czuć ruchy i to było cudowne uczucie. Mocno bolał mnie kręgosłup, ale oprócz tego nic mi nie dolegało i uwielbiałam być w ciąży. I nagle w 23 tygodniu, bez żadnych uprzedzeń ani objawów, rozpoczął się poród. Mój mąż Mariusz był wtedy w pracy w Teksasie. Krótsze trasy miał brać dopiero pod koniec ciąży, aby być przy mnie, kiedy zacznie się poród, ale nie w połowie. Tego nikt się nie spodziewał. Szpital, poród, potem walka o życie Elizy i wyrok. Córeczka umarła. Nie udało się jej uratować. Leżałam na szpitalnym łóżku i dławiłam się łzami. Nie wierzyłam, że to dotyczy mnie, że mnie to spotkało. Eliza była taka śliczna. Jej małe ciałko było całkowicie i doskonale uformowane. Miała takie jasne włoski i rzęsy. Pomyślałam sobie, że jest taka podobna do Mariusza. Wzięłam ją na ręce i przez łzy powtarzałam: przepraszam cię, córeczko. Tak bardzo cię przepraszam. Chociaż dbałam o siebie, to miałam ogromne poczucie winy, że moje ciało zawiodło, że nie potrafiłam donosić ciąży. Miotały mną mieszane uczucia. To obwiniałam siebie, to obwiniałam Boga. Mówiłam do Boga w myślach, że powinien był zabrać mnie, a nie moje dziecko. Mariusz dojechał po 24 godzinach. Kiedy go zobaczyłam, jak płacze, to jeszcze bardziej mnie to dobiło. Moje serce wtedy umarło, razem z moim dzieckiem. Do końca życia nie zapomnę widoku mojego męża niosącego małą, białą trumienkę. Bardzo trafnie ktoś kiedyś powiedział, że małe trumny są najcięższe. Stałam tak na cmentarzu i siłą woli powstrzymywałam się od tego, żeby nie rzucić się na tą trumnę. Chciałam wyjąć z niej Elizę i nigdy, już przenigdy nie wypuścić jej z moich objęć. Powrót do normalnego życia wydawał mi się jakąś abstrakcją, ale nie było innego wyjścia. Mariusz pomagał mi, pocieszał mnie i wspierał tak jak tylko potrafił, ale po tygodniu on musiał wrócić do pracy. Ja natomiast zrezygnowałam z pracy, bo pracowałam z dziećmi i w tym wypadku nie byłam w stanie właściwie się nimi zajmować. Zostałam sama ze swoimi myślami i ze swoją depresją. Nie mogłam uwierzyć, że życie tak po prostu toczy się dalej. Dla mnie życie się skończyło. Nie widziałam żadnego sensu w tym, aby w ogóle rozpoczynać kolejny dzień. Od rana do nocy płakałam. Czytałam też na internecie historie innych kobiet, którym umarły dzieci. I tak wyglądał mój świat przez kolejne miesiące. Zaczęły nachodzić mnie refleksje nad sensem życia. Wierzyłam w Boga, ale nic o Nim nie wiedziałam. Pytanie, dlaczego mnie to spotkało, uparcie powracało do mnie w myślach. Tak bardzo chciałam znać odpowiedź, jednocześnie wiedząc, że nigdy jej nie otrzymam. Nie potrafiłam zrozumieć świata, w którym żyję. Dlaczego złe rzeczy przytrafiają się dobrym ludziom? Dlaczego wokół jest tyle niesprawiedliwości, cierpienia i zła? Zaczęłam też wierzyć w to, że urodziłam się pod pechową gwiazdą i że nic mnie już dobrego w życiu nie spotka. Chciałam też wiedzieć, czym Bóg się kieruje. Jaki On jest? Chciałam wiedzieć, co dzieje się po śmierci. Gdzie jest teraz moja córka? Co ona robi? Czy patrzy na mnie z góry? W
Pewnego dnia moja serdeczna koleżanka, widząc mój pogarszający się stan, podpowiedziała mi, abym zaczęła czytać Biblię, że to mi pomoże wiele rzeczy zrozumieć. Pomyślałam sobie, że faktycznie, no czemu nie? Skoro mam tyle pytań do Boga, no to chyba Biblia jest do tego najlepszym źródłem. Do tej pory zawsze wydawało mi się, że to książka dla starszych pań, które oprócz czytania i modlitwy nie mają nic lepszego w życiu do roboty. Jakoś nigdy mi wcześniej nie przyszło do głowy, aby czytać. Nawet nie wiedziałam, że mamy w domu Biblię. Ale okazało się, że Mariusz dostał ją od swojej cioci, jak był dzieckiem. Wyjęłam ją więc z półki i zaczęłam czytać Stary Testament. Bardzo się jednak rozczarowałam. Nie znalazłam żadnego zrozumienia ani pocieszenia. Nie rozumiałam, co koleżanka miała na myśli, mówiąc, że mi to pomoże. Więc z trudem przebrnęłam przez pierwszą księgę i odłożyłam z powrotem na półkę. I nadal pogrążałam się w mojej depresji. Okazało się, że Bóg już wtedy miał dla nas swoje plany. Pół roku później postawił na naszej drodze kolegę, który kilka miesięcy wcześniej się nawrócił. Opowiedział nam o zmianie swojego życia i zachęcił do czytania Nowego Testamentu. Zapytałam go o Elizę, co się z nią teraz dzieje. Byłam tak bardzo ciekawa, tak bardzo pragnęłam jakichkolwiek odpowiedzi. On odpowiedział, abyśmy się o nią w ogóle nie martwili, bo ona jest w niebie. Ale żebyśmy się martwili o siebie. Bo aby się z nią jeszcze zobaczyć, musimy się najpierw nawrócić. Na drugi dzień z Mariuszem niemal zaczęliśmy sobie wyrywać Biblię z rąk. Tak bardzo mieliśmy pragnienie, żeby zacząć ją czytać. No i to, jak się okazało, był początek naszego nowego życia. Już od pierwszych stron czytania Nowego Testamentu wiedziałam, że coś się zmienia. Nigdy nie podważałam autentyczności Biblii, a to, co zaczęłam w niej odkrywać, pochłaniało mnie całkowicie. Byłam po prostu zafascynowana. Duch Święty wlewał we mnie zarówno zachwyt nad Słowem Bożym, jak i też odkrywał prawdę na temat mnie samej. Zrozumiałam, że Biblia to księga ponadczasowa i że to, co w niej czytam, jak najbardziej dotyczy się mnie osobiście. Było mi wstyd, że obwiniałam Boga za śmierć Elizy. Zrozumiałam, że jestem osobą pełną pychy i egoizmu, bo wydawało mi się, że cały świat do mnie należy. Tymczasem Pismo Święte obnażyło moją grzeszność i beznadzieję. To, że żyję, każdy oddech, to, że każdego dnia budzę się, zawdzięczam tylko Bogu, bo to do Niego należy moje życie. Pierwszy raz w życiu tak głęboko dotarło do mnie i dotknęło mnie wydarzenie Golgoty, że Jezus Chrystus dobrowolnie dał się zabić, abym ja mogła żyć wiecznie. Bóg tak bardzo kocha ludzi, że poszedł na męczeńską śmierć, aby ratować grzeszników. Było mi głupio, że tak lekkomyślnie dotąd traktowałam swoją wiarę. Bóg chce posłuszeństwa, a nie można być Bogu posłusznym, nie znając Jego słowa. Postanowiłam oddać swoje życie Jezusowi, a Bóg w swojej miłości przebaczył mi moje grzechy. Doświadczyłam też jeszcze czegoś, a mianowicie nagle zniknęła cała moja depresja. To tak, jakby ktoś okrył mnie szatą miłości i pocieszenia. Zaczęłam patrzeć na życie z zupełnie innej perspektywy, z perspektywy wieczności. Bóg też oczyścił moje usta od przeklinania. Stałam się nowym człowiekiem. Rok później ponownie zaszłam w ciążę. Od samego początku była to ciąża zagrożona i wiedziałam, że mam tylko 50% szans na donoszenie. W 18 tygodniu ciąży, to było akurat moje 30 urodziny, kolejny raz musiałam przedwcześnie urodzić. I kolejny raz straciliśmy córeczkę. Daliśmy jej na imię Klara. I chociaż bardzo nie chciałam, aby to pytanie pojawiło się w moich myślach ponownie, to jednak ono uparczywie się pojawiało. Dlaczego? Przecież modliliśmy się, ufaliśmy. Całą tą ciążę oddałam Bogu.
Ludzie składali nam kondolencje, współczuli, płakali razem z nami, a ja miałam w głowie mętlik. I wtedy jedna osoba, rozmawiając ze mną, nie złożyła mi kondolencji, nie powiedziała mi, że mi współczuje, tylko powiedziała: gratuluję córki, dostałaś piękny prezent od Boga na urodziny. Przez pierwsze sekundy to trochę mnie to zdezorientowało, aby po chwili dotknąć mojego serca. To było takie głębokie. To była osoba przysłana od Boga do mnie, ponieważ jej słowa przyniosły mi ukojenie i radość. Już nie pytałam Boga dlaczego, ale podziękowałam Mu za to, że mogłam przez 18 tygodni cieszyć się dziewczynką, która rosła we mnie, a teraz wraz ze swoją siostrą są już szczęśliwe w miejscu, gdzie nie ma ani bólu, ani cierpienia. Podobno największą traumą, jaka spotyka ludzi, to są rozwód i śmierć bliskiej osoby. Ja przeszłam przez doświadczenie śmierci moich córek, a także mojego drugiego taty, który zmarł miesiąc przed tym, jak drugi raz zaszłam w ciążę. To był dla mnie naprawdę bardzo ciężki czas. Ale Bóg w swojej dobroci i suwerenności przeprowadził mnie przez to. Wiem, że w takich ciężkich momentach ludzie często sobie nie radzą, poddają się. Czasami wpadają w depresję albo nałogi. Ja otrzymałam tę łaskę, że Bóg dał mi się poznać, że mnie zaprosił do tego, aby mieć z Nim żywą relację. Relację z Ojcem, który kocha swoje dziecko. Gdyby nie relacja z Jezusem, nie wiem, czy po drugiej stracie bym się podniosła. Wiara po stracie dziecka jest możliwa. Tak naprawdę ja jestem przykładem, że po stracie dziecka można zacząć prawdziwie wierzyć. Uchwycić się prawdy Słowa Bożego i, będąc jej posłusznym, żyć pełnią życia z Bogiem. Nauczyłam się nie myśleć o moich córeczkach jako o dzieciach, które straciłam. Kiedy je wspominam, myślę bardziej jako o zysku niż o stracie. Nie rozpaczam i nie rozpamiętuję. Nie odczuwam bólu. Bóg daje pocieszenie i pomaga przechodzić przez wszelkie życiowe doświadczenia. Mówi się, że czas leczy rany. Moje rany uleczył Jezus. Dzisiaj mam pewność zbawienia i wiem, że przyjdzie moment, kiedy znowu będziemy razem. Tylko czas nas dzieli. Nic więcej. It's a complex puzzle.